Ślubne, obrączki, garnitury. Planujecie ślub? Na pewno. W ten weekend w Wenedzie mogliśmy znaleźć absolutnie wszystko. Nawet panny młode. Cudowne, nieprawda? Oferty przygotowane przez naszych wystawców są bardzo szerokie, ale też jest szeroki zakres działalności, którą wykonują, tak? Mamy tutaj oczywiście podstawa wideo i foto, mamy suknie ślubne, mamy suknie wieczorowe, mamy fryzjerki, mamy zaplecze od makijaże. Mamy również barmana, ale przede wszystkim jest też nowość, jest komis sukien ślubnych, czyli każda osoba też znajdzie dla siebie sukienkę nie nową, używaną, ale w bardzo dobrej cenie, tak? Bo ceny są od 500 do 1500 mniej więcej. Oczywiście są też sukienki wieczorowe, nie tylko sukienki ślubne, ale też sukienki wieczorowe. Mamy około 30 sukienek w tym komisie. Mamy też catering dietetyczny, czyli jak zejść z kilogramów, mamy też kobiece piękno, gdzie pani nam powie, jak w sposób bez diety, bez siłowni można też fajnie zgubić kilogramy i zadbać o cerę. Tak naprawdę mamy bardzo szeroki zakres usług z dziedziny ślubnej. Czyli każdy może znaleźć coś tu dla siebie. Jak najbardziej. Mężczyźni również znajdą. Mamy rekmana, tak, czyli doradztwo pod względem garnituru, dopasowania, dobrania odpowiedniej koszuli, dodatków, ale też mamy bolida, tak, czyli można popatrzeć, można wygrać przejażdżkę nawet. Eksperyment, podłączenie skrzypiec pod konsolę DJ-a. Było to parę lat temu. Spotkało się z dobrym przyjęciem tych, którzy słyszeli, którzy byli gdzieś w pobliżu. I postanowiłem to kontynuować. Przeobrażało się to w przeróżne formy, a teraz mam wypracowane pewne utwory, które jest ich około setki, do których skrzypce najlepiej pasują. I te utwory polecam do wydarzeń rodzinnych i też firmowych. Ale sam instrument, jeszcze wrócę do instrumentu, on nie jest do kupienia, trzeba go raczej na zamówienie robić, tak? To jest prototyp, który został stworzony z myślą o wnętrzach klubowych i bankietowych. Na salach bankietowych jest specyficzna akustyka i też muzyka elektroniczna, czyli taka odtwarzana przez DJ-a, jest specyficzna. Gdyby podłączyć normalne skrzypce pod taką muzykę, nie brzmiałoby to tak dobrze jak z tymi skrzypcami elektrycznymi, które mają dodatkowy efekt wizualny, ponieważ w ciemności świecą się i te światła niebiesko-białe rozpływają się po całej wielkości skrzypiec. Teraz tego do końca nie widać, ale przy przyciemnieniu będzie to widoczne.
Czy jest już jakiś wybranek? Nie, jeszcze nie. Żadnego nie ma? Żadnego. Ale już chodzisz i patrzysz na te wystawy. Bardziej z mamą niż jako plany na przyszłość. Planujecie może ślub? Jeszcze nie. Na razie nie planujemy, ale impreza i tak przyjemna. Można popatrzeć na ładne sukienki, posłuchać dobrej muzyki. Tak, planujemy w najbliższym czasie ślub. Może nie w najbliższym czasie, ale w przyszłym roku. Zaręczyny już były, z tego co widzę. Proszę pokazać pierścionek. Widocznie prezentuje się z daleka. Tak, planujemy. I kiedy jest data? 13 czerwiec tego roku. Czyli już zaręczeni jesteście. Zgadza się, tak. Znaleźliście sobie coś ciekawego tutaj? Na chwilę obecną zaproszenia. Nie, w zasadzie przyszliśmy się rozejrzeć. Jeszcze nic nie mamy. Ale bardzo fajnie, że takie rzeczy są organizowane. Na pewno jakoś tutaj można się zapoznać z rynkiem i o wiele łatwiej o kontakty różnego rodzaju. Każdy mógł znaleźć dzisiaj coś dla siebie. Jak widać, ja też znalazłem. Przepraszam, jak masz na imię, bo zapomniałem? Ania. Aniu, jesteś gotowa? Tak. Jest gotowa. No to jedziemy na noc poślubną.